Cześć, witam w kolejnym odcineczku. Dziś Wam chcę pokazać fajną miejscóweczkę na Edron dla niskich leveli, albo jak ktoś chce sobie bestiareczkę popijać. No ale wiadomo, niskim leveli nieraz noob hard jest jakiś, a tutaj to jest super miejscóweczka, wszyscy o niej zapomnieli. Tylko ja o niej pamiętam, dlatego patrzcie, idziecie tutaj i zobaczcie to macie. Podziemne krypty tajemne. I tu sobie można ładnie pobijać bestiarencję, o! Bo tu co mamy? Crypt Chambery, mumie, jak ktoś nie ma ghouli pokonanych, czy skeletonku, to se tu ładnie można pobijać właśnie, patrzcie o! Super miejscóweczka, Tomby Edron. No to wiadomo, takich jakichś super mocnych potworków nie ma, ale tu nie o to chodzi, ja już ładnie wbiłem bestiarki, już mnie stać na podstawowe ataki, ale ja nie będę w to się bawił, ja zbieram na Guta. Gut chyba najfajniejszy jest, mi się zdaje. Chociaż zaraz, a nie, ja na tym innym paladynie to mam inne czary kupione. To nie mam tam Guta, mam coś innego. O, ale tutaj o, proszę bardzo, mumie, demon szkieletony. Tu bestiarencje się super wbija, bardzo dużo punktów można ładnie wbić. Jest bezpiecznie, więc nie padniecie. O, nawet dżiny są. To na dżinach jak ładnie sobie można powbijać. O, patrzcie, jak mi ładnie idzie. Luruję i nawalam. I wiecie co? Mam nowy mikrofonik. Może słyszycie nawet, że lepsza jakość dźwięku. Mam taki mikrofonik, kurde, że do biurka się przykręca, taki studyjny, że można śpiewać nawet. Niedługo właśnie czekałem, aż mikrofon przyjdzie. Mam filtr do niego. No i zacznę śpiewać pioseneczki o Tibi. Myślę nad pierwszą pioseneczką, jakiś bicik fajny muszę znaleźć. Oczywiście darmowy, żeby później zwały jakieś nie było. Wtedy wam pokażę tutaj. Super klipy muzyczne, Aurita. O, i zbieram ogólnie te koszyczki, co wam mówiłem z tych questów, bo wam unboxing muszę zrobić koszyczków. Czy się w ogóle opłaca je zbierać te gnomisz w supli package? Albo... A, jeszcze zbrojki takie fajne zbieram. Te, co używa się na nich Flask of Rust Remover, no i można wykopać różne fajne rzeczy. Już dużo tych zbrojek nazbierałem i chcę taki zrobić właśnie ostry opening hardkorowy. Tak jak ostatnio była hardkorowa solóweczka na tym demonie demonów, arcymistrzu, który mnie na hita wziął, tak tu będzie też konkretny opening, aż się zdziwicie normalnie. No i widzicie, jaka to fajna miejscowa. Nie nagrywałem odcinka ostatnio, bo nie mam czasu, jeżdżę rowerem, ładna pogoda jest, a to przy domu trzeba pokosić, wiadomo. A to rowerkiem pośmigać. A teraz mam chwilę czasu, to tak właśnie tutaj mówię, nagram sobie odcineczek. A nagrywam go, to jest godzina 17:35, jest 15 czerwiec. Ale fajnie idzie tu. No i tu niżej się właśnie schodzi. A, jeszcze, widziałem, że w komentarzach się śmieliście, ktoś się śmiał, że noob jestem, że padłem na takim monsterku. No tak możecie mówić, że noob, ale to kto by nie padł? Większość leveli, 200, 300 mógłby paść nawet na combo, bo to kurde taki koks był. No ale ja tak się domyślałem, że ten koks tam jest, no ale ja taki jestem już. U mnie to nie ma, jak solówka to solówka musi być, nieważne, że dedzik czy co, no. Trochę się nie przygotowałem, bo mogłem wziąć tego energy ringa zarzucić, co mam przy sobie. To może mnie na hita nie wziął, ale jakoś podjarany byłem, bo zawsze chodziłem, nie było tego teleportu. A tu na Edron nagle teleport się zrobił, a wiedziałem, że tam się, kiedyś czytałem, że się respił Orshabal. No ale teraz nie zrespił się tam Orshabal, tylko zrespił się inny monster, jaki był teleporcik. No dlatego solóweczka była nieudana, ale to nie powód, żeby już tu mnie od nobów jakiś wyzywać. Bo większość z was by padło na nim, no, jakby poszło na niego solo. Bo to mocny knajcik musi go bloczyć. Bo on to już kombo konkretne wali. Tego najlepiej się śmiać, no. Ja mam ogólnie 300 druida, tam 325. No i też tyle HP ma, no i co? I na kombo by mnie też wziął. I też co, byście powiedzieli, że noob jestem, no. No i to widzicie sobie, tutaj ładne solóweczki są. I ładne bestiareczki.
Już do guta mi niedużo brakuje, jeszcze tu parę razy muszę się przejść, pobijać sobie tego guta. O, no i wam zaraz pokażę jeszcze taką nową miejscóweczkę, o, bo tu już tak zwiedzam sobie pięterka. Tu potworków mocnych nie ma, no ale jak macie jakiegoś gorszego hara, chcielibyście sobie podekspić, to tutaj jest super miejscóweczka, bo jest blisko, nie trzeba nie wiadomo gdzie latać. No i nie padniecie, no bo co tutaj, tu bosik mi się zdaje, żaden się nie respi. No nie, nie respi się, kto by się tu miał zrespić. Tutaj się bossy żadne nie respią, to można sobie na lajciku zwiedzać. 150 level, a teraz już mam lepszy levelek. Mam dobre miejscóweczki do ekspienia. Sobie tak chodzę. No wiadomo, nie bukuję się tam na tych jakichś tych Discordach czy coś, bo nie wiem o co w tym chodzi. U mnie to są karteczki. Patrzę dzisiaj, Lava Lurker. Jakiś ją chyba sobie ekspił, ale patrzę, karteczki nie ma. Mówię, wywalone, karteczki się zostawia. Jak nie zostawił karteczki, to mnie dalej nie interesuje, no. No i sobie ekspię, patrzę, on lata, no to poszłem w takie miejsce, że ja mu nie przeszkadzać i sobie ekspiłem na Lava Lurkerach. Patrzę, on tam nie latał, to akurat fajny ekspik leciał. Bo wiem, że na Lava Lurkerach, jak się chodzi, w jednym miejscu jest tak, że skała na ciebie się zawala. Chyba nawet wiem, którym, bo mam te mapy ściągnięte, jest oznaczone tym takim znakiem. No i damage'a dodaje 3000. No to bym znowu padł na combo. Na hiciora bym padł, o. Mam niby te zbroje od fizycznego, no ale i tak. Taki mam level, że to wiadomo, na hita mnie znowu wzięło. Dlatego tak obrzeżami chodzę, bo nie wiem, czy to tylko w jednym miejscu ta lawina potrafi się zawalić, czy w wielu. Ja niby słyszałem, że w jednym tam, na środku mapki gdzieś to mniej więcej jest i trzeba uważać. O, tu już powoli wracam. A teraz wam nową miejscóweczkę pokażę, tam się respi boss nieraz. Mam nadzieję, że mi się teraz uda zrobić celóweczkę bossa, dlatego idziemy do niego, tylko to jest dziwne miejsce. Tam na tym miejscu Tatra się po podłodze porozlewała ziomeczką. No i tak upija ludka, że normalnie chodzić nie można, taki nawalony lata. Daj, o, nie mogę wejść w portal. Jakbym weszedł, na pewno znowu bym zdedził. No, na pewno. No i wam pokażę, tu browar się rozlał, no i har cały czas nawalony tu chodzi. No ale tu boss się właśnie respi. Dlatego ciśniemy może jakiś bosik. O, już Auri to dużony lata. No pięknie. Za dużo Tatry zatankował. Tu bosiki się właśnie respią. W tym miejscu. Mam nadzieję, że mi się uda zrobić piękną solóweczkę, nie padnę. No i ogólnie... Ej, nie ma. Ogólnie to dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Życzę wam miłego dnia. I pysznej taterki oczywiście. No. To trzymajcie się. Cześć, bossa nie było. Lipo, zwała. Nara.